Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Mieszkam we Lwowie. Zapraszam do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Witryna Literacka, który przybliży Państwu wiersze związane z dawnymi kresami Rzeczypospolitej. Wyszły one spod pióra poetów zamiłowanych w tej ziemi. Utwory powstały zarówno przed II wojną światową, tak i w czasach obecnych. Aurelia Mikulińska-Korczyńska urodziła się w 1933 roku we Lwowie. Po przesiedleniu w 1945 roku w ramach repatriacji na Śląsk skończyła szkołę ogólnokształcącą w Bytomiu. Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie przez wiele lat pracowała jako adwokat. Swą wrażliwość wyrażała w twórczości poetyckiej i malarskiej. Ukazały się jej tomiki poezji m.in. Aby nie zapomnieć miłości i tęsknot do Lwowa. Niektóre wiersze i prace malarskie o tematyce lwowskiej publikowane były w Palestrze Literackiej, Prawniczej, Krakowie Leopolis. Ponadto w 1987 roku w języku japońskim w Japonii ukazał się wiersz autorki Hiroshima. Była członkiem klubu adwokatów pisarzy. Zmarła w Krakowie w 2004 roku. Repatrianci. Wiele lat minęło, gdy z deszczem w miejsce węgla w wagonach bez dachu na zachód nas wieziono. Ścieśniono w jednym pudle. Trudne, ciężkie, biedne były to chwile, gdy tak na zawsze, tak bez powrotu, bez nadziei, te dni deszczowe w historii zawieje, nieznane, na zachód z Polski do Polski nas wieziono. Repatrianci. Polacy, których w Polaków wcielono, to nie emigranci z własnej woli. Wschodni wiatr niezapowiedziany przygnał do mnie i przypominał zapach dzieciństwa zrośniętego z ziemią. Zapach dziwny, znany, odległy, niezapomniany. Zapach tańczący tam, skąd wschodni wiatr łukiem zatoczył krąg i usiadł w zadumie na mgielnej pamięci. Zastygłam w szczęściu wspomnienia, które przebiegło szybciej niż ten wiatr od wschodu. Czas nie przekreślił, nie wybielił, nie zmazał dziwnego zapachu dzieciństwa zrośniętego z ziemią. Mienią się łzy tęsknoty na zimnym wietrze od wschodu. Te łzy, choć tak gorące, twardsze są od lodu. Jeden kolec więcej. Stanęłam po latach na niezapomnianej mojej ukochanej lwowskiej ziemi. Wydarty z dna jaźni żal wylał się łzami, wsiąkły łzy w niemą ziemię, lwowską ziemię. Tam pozostały, ostały się może w czerwonej róży, która wzrosła z tych łez. A z ich soli wyrósł jeden kolec więcej. Tam prochy mojej matki zostały w ziemi tej lwowskiej, tej z umiłowania Łyczakowskiej, innych, prochy polskie, Grodgera, Konopnickiej, Zapolskiej. W historii zawieje wielu przypomnianych w kartach niecieje. Tam i teraz płomyka pamięci, dłoń ma nie zapali. Dzieli polityczna konwencja, ta
przeklęta sekwencja silnych tego świata i kładzie się granicą na mapie. Łapie i lepi się myśl wspomnieniem, smutkiem, pragnieniem, by tam, gdzie być nie mogę, nad tym pozornie zapomnianym grobem przystanął ktoś w zadumie. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.